wieczór Państwu. Serdecznie witamy wszystkich z Poznania. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome from Poznań. Jesteśmy w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, gdzie od 14 października trwały przesłuchania kolejnych etapów 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Dzisiaj, teraz, czeka nas wręczenie nagród i wyróżnień tego najstarszego na świecie konkursu wiolinistycznego. Welcome to the Adam Mickiewicz University Concert Hall, where since October 14th, hearings of the contestants of the 13th International Henryk Wieniawski Violin Competition have been taking place. Ladies and gentlemen, we're soon approaching the ceremony of awards. Po raz pierwszy konkurs odbył się w Warszawie w 1935 roku. Od 1952 siedzibą jest Poznań. Wśród nas jest laureatka tego pierwszego konkursu, Ida Händel. A już... A teraz poznajmy bohaterów 13. konkursu. Oto oni. The first International Henryk Wieniawski Violin Competition took place in Warsaw in the year 1935. But since the year 1952, Poznań has been the seed of this very violin competition. Now, amongst us is a laureate of the very first violin competition by the name of Ida Händel. And now let us extend our welcome to the laureates of the 13th International Henryk Wieniawski Violin Competition. Razem z nami także niezwykle kompetentne grono jurorów. With us is here also the jury. Obecni są także sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Jarosław Sellin. Oraz dyrektor konkursu, Andrzej Wituski. We would also like to extend our welcome to the Secretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage, Mr. Jarosław Sellin, as well as to the director of the competition, Mr. Andrzej Wituski. Proszę Państwa, nie jest łatwo zostać bohaterem najstarszego, jednego z najbardziej znaczących konkursów skrzypcowych na świecie, tym bardziej, że oceniało ich tych młodych skrzypków niezwykle surowe, ale sprawiedliwe jury. It is not easy to become one of the heroes of the violin competition, but the jury, however competitive and severe it was, it paid justice to all contestants. Profesor Konstanty Andrzej Kulka, przewodniczący jury. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów, muzyków. Od 40 lat gości na największych i najbardziej znaczących estradach obu półkul. Czterokrotnie był jurorem międzynarodowych konkursów skrzypcowych imienia Henryka Wieniawskiego. Profesor Konstanty Andrzej Kulka, head of the jury. He's one of the most eminent Polish artists, a musician who for 40 years has performed on many stages in many concert halls of all the world countries. He was four times a member of the jury of the Henryk Wieniawski International Violin Competition. Edward Gracz. Jeden z najbardziej znanych skrzypków rosyjskich, pedagog, profesor konserwatorium moskiewskiego, wychowawca plejady wybitnych artystów. Edward Gracz, one of the better known Russian violinists, a professor of Moscow Conservatory, who trained and taught an entire team of eminent artists from Russia. Ida Händel, legenda konkursu wieniawskiego, laureatka pierwszego konkursu. Ida
Ida Handel, a living history of the International Henryk Wieniawski Violin Competitions. Koichiro Harada, skrzypek, dyrygent, założyciel Tokyo String Quartet. Koichiro Harada, a violinist and a conductor at the same time, the founder of the Tokyo String Quartet. Wolfgang Marschner, jeden z najwybitniejszych niemieckich artystów, muzyków, skrzypek, dyrygent, pedagog. Wolfgang Marschner, one of the most eminent German musicians and artists, a violinist, a conductor and a professor of conservatory. Bartłomiej Nizioł, laureat pierwszej nagrody konkursu wieniawskiego w 1991 roku i konkursów w Adelaidzie, Poznaniu, Pretorii i Paryżu, zwycięzca konkursu Eurowizji w Brukseli. Bartłomiej Nizioł, winner of the first prize of the Henryk Wieniawski International Violin Competition in the year 1991, a violinist, a very famous violinist who also won competitions in Adelaide, Poznań, Pretoria and Paris. Also winner of the Eurovision competition in Brussels. Igor Ozim, zwycięzca konkursów w Londynie i Monachium, skrzypek i pedagog, juror wielu konkursów na całym świecie. Igor Ozim, winner of competitions in London and Munich, a violinist and a professor, member of the jury of very many competitions. Zlatko Stachuliak, antropolog i filozof, juror 33 konkursów międzynarodowych, twórca Międzynarodowego Konkursu Wacława Humla w Zagrzebiu i solista Orkiestry Chorwackiego Teatru Narodowego. Zlatko Stachuliak, anthropologist and a philosopher, member of the jury of 33 international competitions and the founder of the International Václav Huml competition in Zabrze, at the same time a soloist of the orchestra of the Croatian National Theatre. Wanda Wiłkomirska, laureatka. Laureatka pamiętnego konkursu wieniawskiego, tego drugiego konkursu, dzisiaj wiceprzewodnicząca jury. Wanda Wiłkomirska, the laureate of the second memorable Henryk Wieniawski International Violin Competition and now deputy head of the jury. Marina Jaszwili, laureatka konkursów w Poznaniu, Pradze i Brukseli, profesor Konserwatorium Moskiewskiego. W tym roku była również jurorem Międzynarodowego Konkursu Lutniczego w Poznaniu. Marina Jaszwili, a laureate of competitions in Poznań, Prague and Brussels, professor of Moscow Conservatory. This year, Marina Jaszwili was also a juror of the International Violin Making Competition in Poznań. Lina Yu, profesor konserwatorium w Szanghaju, wykonawczyni wielu prawykonań muzyki skrzypcowej. Lina Yu, professor of Shanghai Conservatory, a performer of many original works for violin. Grigori Żyslin, laureat międzynarodowych konkursów Paganiniego i Królowej Elżbiety. Krzysztof Penderecki dedykował mu swój utwór Kadenca.
and Grigory Zislin, laureate of international competitions of Paganini and those under the name of Queen Elizabeth. Krzysztof Penderecki dedicated his piece of work called Cadenza to this very member of the jury. Szanowni Państwo, poproszę teraz o zabranie głosu przez dyrektora konkursu, pana Andrzeja Wituskiego. To będzie takie ostatnie słowo konkursowe. Ladies and gentlemen, I would like to invite director of the competition, Mr. Andrzej Wituski, to share his concluding remarks. Szanowny panie ministrze, znamienici goście, panie, panowie, gospodarze Wielkopolski i Poznania. Każdy instrument ma w sobie pewien świat ludzkich marzeń. Bohaterem poznańskiego spotkania są skrzypce i przewodnicy ich dźwięku. To oni otwierają uśpioną na partyturach muzykę, jak książę z bajki, który budzi w ten sposób królewnę. To oni szukają ciepła, otwartości, ba, dostrzegają nawet intencje kompozytora. I zjawili się tutaj w Poznaniu wirtuozi z wielu stron świata, licząc na akceptację swojego kunsztu. Podjęli się tego trudnego zadania znakomici w każdym calu jurorzy. Ich biografia i artystyczne życie rzucają na kolana. Zgodnie ze swoim sumieniem i wiedzą starali się odpowiedzieć na najtrudniejsze pytanie. Kto lepiej i kto dojrzalej? Dzisiaj przychodzi czas na wyważenie tych cnót. Jestem przekonany, że kunszt ich został sprawiedliwie oceniony. Chcę im dzisiaj serdecznie podziękować, pogratulować zwycięzcom i następnym. Każdy dla nas był niezwykle bliski. Życzyć błyskotliwych karier artystycznych i pamięci, że grali kiedyś w Poznaniu, gdzie smuga girland i bukietów, gdy ją się w powietrzu opisze, znad zaczarowanych skrzypiec i fletów i muska klawisze, to miasto pachnie muzyką jak dzisiaj. Szanowni Państwo, pozwólcie mi również na stwierdzenie, że każdy konkurs niesie z sobą poczet instytucji i osób wspierających i nadających mu prestiż. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński, nawiązał do tradycji Ignacego Mościckiego i wskazał swoim wysokim patronatem miejsce naszego konkursu w kulturze narodowej. Dziękujemy bardzo władzom rządowym, samorządowym, wszystkim sponsorom, a wszystko naszemu mecenasowi za podpisanie z nami 4-letniego kontraktu, który pozwolił nam na organizację tego wydarzenia. Przepełnieni jesteśmy radością, że władcy podniebnych przestworzy dzisiaj postanowili, iż Henryk Wieniawski, który świat przemierzył karocą i koleją żelazną, ma swój port lotniczy. Patrzy na nas muzyczny świat. Otrzyma Marian Granwick, prezydenta Światowej Federacji Konkursów Muzycznych, która jest dzisiaj z nami. Yehudi Menuhin w tym mieście powiedział takie znamienne słowa. Skrzypce wyznaczają sekretną ścieżkę do harmonii wśród ludzi, do harmonii we wnętrzu naszej duszy i między nami. Chciałem Państwa prosić, by było to przesłanie dzisiejszego poznańskiego konkursu. By było źródłem tęsknoty za następnym, za kolejne 5 lat. Za sygnałem poloneza, nutą, że jeszcze nie zginęła, i otwartymi bramami miasta, które tak mówiąc po prostu kocha dobrą muzykę. Panie ministrze, szanowne panie, szanowni panowie, czas na laury i na wawrzyny.
Mr. Minister, distinguished guests, Mr. Governor, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, each instrument has man's dreams in its soul. The hero of this competition, though, is the violin and those who generate the beautiful sounds that it performs. Violinists awake the sounds resting in music scores as a prince awakes the sleeping queen. They try to unveil the spirit of the composer and earn their approval. Virtuosos from all over the world came to Poznań hoping to earn the appreciation of their masters. And now has come the time to judge their achievements. Members of the jury include most eminent, internationally renowned artists. Paying justice, they have answered such questions as who is better and who is more mature. We express our words of gratitude to them for a most difficult job that they have delivered. We congratulate the winners and the laureates. And we thank them for performing in Poznań, where their magic violins and other instruments have been spreading the floral scent of music all over the city. At the same time, we wish them fantastic careers in the future. Ladies and gentlemen, a number of institutions add to the prestige and support every competition. President of the Republic of Poland, Mr. Lech Kaczyński, has tied in the traditions of Ignacy Mościcki and determined the place of this competition in the Polish national culture. We thank the Polish government, the local government, and all sponsors, and in particular, the sponsors who have concluded a contract for 4 years, and thanks to them, the organization of this very competition was possible. At the same time, we rejoice the fact that thanks to the Lord of the Skies, the much-traveled Henryk Wieniawski has his own airport since today in Poznań. This event is also attended by Ms. Marian Granvig, President of the World Federation of International Music Competitions, and she will be spreading the news from Poznań worldwide. Sir Yehudi Menuhin said in Poznań that the violin sets a secret path to harmony among people and amidst our souls. And may these words become the message from this competition. May it be at the same time the source of motivation to the next competition taking place in 5 years' time. With the score of Polonaise waiting and the gates of the city open to the scent of music. Mr. Minister, ladies and gentlemen, now has come the time for laurels and bay leaves. Tak jest, przyszedł czas na laury i wyróżnienia, wawrzyny i nagrody. Wyróżnienie w wysokości 3,5 tysiąca dolarów otrzymuje Simeon Klimaszewski. Time for laurels and distinctions, ladies and gentlemen. Nagrody wręczają minister kultury Jarosław Sellin, przewodniczący jury Konstanty Andrzej Kulka i dyrektor konkursu Andrzej Wituski. Serdecznie gratulujemy. We extend our congratulations to Simeon Klimaszewski. That's a very special distinction from the jury. The persons who awarded the violinist include Minister Sellin, Mr. Andrzej Wituski, as well as Konstanty Andrzej Kulka, head of the jury. Szóstą nagrodę otrzymuje Wojciech Pławner, nagrodę w wysokości 5,000 dolarów. The sixth prize goes to Wojciech Pławner, $5,000.
przyznano dwie równorzędne piąte nagrody w wysokości 8000 dolarów każda. Two fifth prizes ex aequo have been awarded, each one comes with $8,000. Maria Machowska i Jarosław Nadrzycki. Serdeczne gratulacje dla zdobywców piątych nagród, a teraz czwarta w wysokości 10000 dolarów otrzymuje ją Lew Solodownikow. The fourth prize goes to Lew Solodownikow, $10,000. Trzecią nagrodę w wysokości 15000 dolarów i brązowy medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego otrzymuje Anna Maria Staśkiewicz. The winner of the third prize That was the winner of the third prize, Anna Maria Staszkiewicz. The prize comes with $15,000 and the bronze medal of the Henryk Wieniawski Music Society. Drugą nagrodę w wysokości 20000 dolarów i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego otrzymuje Airi Suzuki. Winner of the second prize, Airi Suzuki, $20,000, and the silver medal of the International of the Henryk Wieniawski Music Society. No i teraz pierwsza nagroda, $25,000, złoty medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Otrzymuje Agata Szymczewska. That is the winner of the competition, Agata Szymczewska, $25,000 and a gold medal. Uprzejmie teraz proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Jarosława Sellina. O zabranie głosu. I'd like to invite now Secretary of State and the Minister of Culture and National Heritage, Mr. Jarosław Sellin, to share his remarks. Szanowni Państwo, Polacy to taki szczęśliwy naród, który w okresie, kiedy się rozstrzygało, jakie instrumenty w świecie muzyki są najważniejsze,
a to rozstrzygnięcie nastąpiło w XIX wieku i wtedy od tego czasu już wiemy, że najważniejszy jest fortepian i najważniejsze są skrzypce, wydali dwóch wspaniałych kompozytorów i wirtuozów tych dwóch instrumentów, Fryderyka Chopina i Henryka Wieniawskiego. Stąd też nasze piękne tradycje konkursowe, dwóch najstarszych konkursów i fortepianowych, i skrzypcowych w Polsce, odbywających się jeszcze od czasu, od okresu międzywojennego, konkursu Fryderyka Chopina odbywającego się w Warszawie i konkursu Henryka Wieniawskiego, który rozpoczynał w Warszawie, ale myślę, że ku satysfakcji nas wszystkich odbywa się już tradycyjnie od ponad pół wieku tutaj w Poznaniu. Cieszymy się zwłaszcza z werdyktów tych dwóch konkursów ostatnich dwóch lat. Rafał Blecha czy Agata Szymczewska. Myślę, że dla nas Polaków to bardzo duża satysfakcja. I jeszcze raz pani Agacie gratulujemy. Tak się składa, że dzisiaj przed dwiema godzinami przyleciałem z lotniska Fryderyka Chopina, a wylądowałem na lotnisku Henryka Wieniawskiego. Za taką decyzję władze portów lotniczych, władze miasta również dziękujemy, bo to oczywiście też upowszechnia związek tego pięknego miasta właśnie z Henrykiem Wieniawskim. Dziękuję Towarzystwu Muzycznemu imienia Henryka Wieniawskiego, wspaniałemu i wytrwałemu organizatorowi konkursów, które się tutaj odbywają od pół wieku, bo to jest nasz najbliższy partner organizacyjny, nasz, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym, żeby te konkursy odbyły się godnie i żeby w takiej oprawie, jaką Poznań może zapewnić, właśnie mogły się odbywać. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom. Szanowni Państwo, myślę, że przede wszystkim czekamy na muzykę. Także teraz, za chwilę, ta muzyka zabrzmi w wykonaniu naszych wspaniałych, młodych, nagrodzonych dzisiaj laureatów. Czekamy w tym momencie, od tego momentu już na muzykę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ladies and gentlemen, I think that the Polish people are very happy and that they have marked in the 19th century two very most important events, namely events relating to two most important instruments in the world, that is the piano and the violin. And as we know, these two instruments are related to the two oldest music competitions in the world, the Chopin piano competition in Warsaw and the violin competition in Poznań. Although the violin competition started at Warsaw, it has continued its tradition in Poznań for almost 50 years. And in that context, we are very happy in Poland that Mr. Blechacz and Ms. Szymczewska will be praised as two great heroes of these two competitions. Ladies and gentlemen, 2 hours ago, I took off from the Frédéric Chopin Airport in Warsaw, but landed in Poznań at the Henryk Wieniawski Airport. I wish to extend my words of gratitude to the city authorities who, with the support of the Lord of Skies, awarded this particular airport with the name of Henryk Wieniawski. The Henryk Wieniawski Society is our natural partner in organizing violin competition in Poznań. In this particular forum that the society has organized it, it actually has earned and desires my greatest words of gratitude. Now, I thank all the organizers who have contributed to the organization of this competition, and now, ladies and gentlemen, the time has come for music. We're all awaiting music, and it is the high time music came upon the stage now. Thank you for your attention. Thank you.